Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu XDemości, a w dzisiejszym odcinku o historycznej zmianie w Polsce, czyli zmianów z rządów Mateusza Morawieckiego na rządy Donalda Tuska. Dobry wieczór. To jest historyczny dzień. I to nie jest ocena. Ocenę wystawili wyborcy 15 października. To jest stwierdzenie faktu. A fakty są takie, że po 8 latach, dokładnie o 16:17, zakończyły się dzisiaj rządy PiS. Po raz pierwszy od 8 lat PiS nie ma swojego premiera. Rząd polski to nie będzie już rząd PiS. Nie ma rządu Mateusza Morawieckiego, a 10 minut temu Sejm powołał na stanowisko premiera Donalda Tuska. Czyli w skrócie, my jako TVN odsunęliśmy swój cel, czyli odsunęliśmy Prawo i Sprawiedliwość od władzy i wprowadziliśmy na tron Platformę Obywatelską. Mam nadzieję, panowie z Wiejskiej, że dotrzymacie danego słowa. Nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie działy się i wciąż dzieją się rzeczy najważniejsze. W Sejmie są Katarzyna Kolenda-Zalewska, Arleta Zalewska, Maciej Knapik, a przed Sejmem Michał Tracz. I najpierw przenosimy się do Katarzyny Kolendy-Zalewskiej. Kasiu, powiedz proszę, słyszę, że wciąż jeszcze posłowie śpiewają tam hymn, ale proszę powiedz, co działo się dosłownie tuż przed rozpoczęciem faktów. Nie ma chyba nic gorszego niż wykorzystanie hymnu państwowego w celach politycznych. No tuż przed rozpoczęciem faktów. W tym momencie posłowie zakończyli śpiewać hymn Polski po wyborze Donalda Tuska na premiera, bo faktycznie od 12 minut Polska ma nowego premiera wybranego przez Sejm większością 248 głosów. Jest nim Donald Tusk i zaraz po tym głosowaniu Donald Tusk po raz pierwszy w tej kadencji Sejmu wszedł na trybunę sejmową, żeby podziękować Polkom i Polakom i wszystkim posłom. Przystępujemy do głosowania zgodnie z artykułem 154 ustęp 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Sejm wybiera prezesa Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Na prezesa Rady Ministrów zgłoszono kandydaturę pana Donalda Tuska. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za wyborem pana Donalda Tuska na prezesa Rady Ministrów, zechce teraz podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto z państwa wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Głosowało 449 posłów, większość bezwzględna wynosiła 225 posłów, za było 248 posłów, przeciw 201, nikt się nie wstrzymał. I nadeszła historyczna chwila, że historia lubi się powtarzać, to po raz kolejny Platforma Obywatelska zabiera władzę Prawu i Sprawiedliwości. Czyli tak naprawdę ta historyczna chwila jest teraz zamkniętym kołem, gdzie najpierw rządzi PiS, później PiS upada i rządzi Platforma, później po Platformie przychodzi PiS, a później po PiSie przychodzi Platforma i taki był to wiekopomny moment. W poprzednim wejściu opowiadałam państwu, jak to posłowie wspólnie śpiewali hymn Polski, ale ta wspólnota zakończyła się bardzo szybko, bo na trybunę wszedł Jarosław Kaczyński bez żadnego trybu, znów bez żadnego trybu i rzucił w stronę nowego premiera Polski Donalda Tuska, jest pan niemieckim agentem. No i tak jak mówiłem, wyśpiewali cztery zwrotki hymnu, wszyscy na baczność, po czym wchodzi Kaczyński i nazywa Tuska niemieckim agentem. No, można powiedzieć w Sejmie po staremu. No tak, kadencja zapowiada się bardzo trudno. Najprawdopodobniej w tym momencie nowy premier Polski, czyli Donald Tusk, spotyka się z prezydentem Andrzejem Dudą, by ustalić szczegóły zaprzysiężenia, środowego zaprzysiężenia i najprawdopodobniej ustalić też szczegóły przyszłej współpracy, bo od 8 lat nie było tak, żeby prezydent i premier byli z kompletnie różnych opcji politycznych. Wiele rzeczy zdarzyło się zresztą dzisiaj po raz pierwszy i faktycznie był to dzień historyczny, był bardzo ciekawy, bardzo intensywny i czasami bardzo podniosły.
posłanek i posłów popierających kandydaturę Donalda Tuska. Listy z podpisami pod kandydaturą Donalda Tuska na premiera były gotowe już od rana. Wszyscy z Lewicy. Podpisali się posłowie z wszystkich klubów tworzących nową koalicję rządową. Lewicy, oczywiście Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi. I kolejny raz dziennikarze TVN-u zostali zaproszeni do prywatnego pokoju Platformy Obywatelskiej. No bo przecież Platforma Obywatelska zaprasza do swojego biura wszystkie stacje telewizyjne, radiowe, po prostu wszystkie media. To nie tak, że zapraszają tylko TVN. To jest bardzo ważne. To jest dla premiera istotne i dla całego nowego rządu, że to nie jest poparcie tylko jednej formacji, z której się wywodzisz, ale wszystkich formacji, które tworzą koalicję. To też jest ważne, żeby Donald Tusk miał silny mandat, nie tylko od nas. Do zgłoszenia kandydatury Donalda Tuska wystarczyłoby 46 podpisów, a jest 248. Te 248 podpisów pod kandydaturą Donalda Tuska jest oznakiem naszej jedności, jest oznaką naszej siły, jest oznaką naszego porozumienia i jest symbolem, że wszyscy ręka w rękę, jak jedna pięść będziemy działać na rzecz Polski. No nie, te podpisy tak naprawdę nic nie znaczyły. Znaczyło głosowanie i tak, fakt, sam Donald Tusk dostał silny mandat, a pokazanie tych wszystkich kart, że wszyscy posłowie się podpisali, było zabiegiem takim PR-owym, żeby właśnie pokazać to teraz w faktach i że Donald Tusk ma silny mandat, a mogli po prostu pokazać głosowanie i że tylu posłów go poparło. Na moment, gdy Borys Budka mógł zaprezentować wspólnego kandydata na nowego premiera Donalda Tuska, koalicja musiała czekać, bo PiS na serio potraktował debatę poprzedzającą upadek rządu PiS. Po exposé przewidziana jest debata. Rolą posłów jest zabieranie głosu w debacie. Rząd będzie, czy to będzie za 3, czy za 5, czy za 7 godzin, to już naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Na ten poniedziałek, jak mówią już politycy nie opozycji, a koalicji, czekali od 15 października. Wieczorem pomyślałam sobie, że to jest pierwsza niedziela od 8 lat, w której nie powiedziałam, nie lubię poniedziałków. Wy też tak w poniedziałek tak mieliście, że wstaliście i pomyśleliście, nareszcie zacznę lubić poniedziałki, bo będziemy żyli w wolnej Polsce. No bo dlaczego pani Kotula tak pomyślała? No to wiem, bo została ministrą do spraw równości, jakkolwiek to ministerstwo jest potrzebne i czym będzie się zajmowało, no to jej na pewno ten poniedziałek zmieni życie, no bo będzie ważniejszą osobą niż była i będzie więcej zarabiała niż zarabiała. Czekałam na ten poniedziałek. PiS mógłby powiedzieć coś odwrotnego. Bardzo ważny dla Polski, dla Polaków. Ale równocześnie to jest pożegnanie PiS-u z władzą. Pani redaktor, w ten sposób nie można na to patrzeć. Przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość przez te 8 lat naprawdę pokazało historyczne zmiany. Nastrój, w jakim nowa większość przyszła do Sejmu, oddają te krótkie zdania. Szczęśliwej Polski już czas. Szczęśliwej Polski już czas. Szczęśliwej Polski już czas. I tutaj PR-owiec się nie popisał, no bo te szczęśliwej Polski już czas, no jest takim średnim hasłem, a jak widać jest to przygotowane PR-owo, bo na przykład serduszka Platformy Obywatelskiej, no były strzałem w dziesiątkę, no bo dobrze tym grali i osiągnęli to, co osiągnęli. Może jeszcze ten cytat szczęśliwej Polski już czas nie zabolał mnie tak jak a po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój, bo jest to moja ulubiona piosenka i to, jak chyba użył, nie wiem, czy Donald Tusk, czy Borys Budka, to mnie tak w sercu trochę zabolało. Tej, za którą w większości głosowali Polacy 15 października. Każde pokolenie ma taki moment, że odczuwa jakąś taką bardzo dużą zmianę, która jest wyjątkowo podniosła. Taka niesamowita nadzieja, że uda się w końcu przywrócić takie podstawowe dla mnie ważne rzeczy, jak bezpieczeństwo, wolność, praworządność, demokracja, obywatelskość. To jest coś, na co czekaliśmy po prostu 8 lat. Wiele mówiło się dziś o historycznym i przełomowym dniu, czego widocznym symbolem była obecność światowego symbolu upadku komunizmu i polskiej niepodległości, sprawcę i świadka historii, który raz jeszcze chciał jej doświadczyć. Dobrze, że dożyłem tych czasów, stąd na własne prośby wychodzę ze szpitala, żeby razem z wami zacząć nowy kurs. No właśnie, Lech Wałęsa 2 czy 3 dni temu jeszcze na Facebooka wstawiał zdjęcie, jaki jest chory, leży w szpitalu i ma COVID-a, a wczoraj nagle był już w Sejmie i nikt go nie wygonił, bo minęły już 2 lata od pandemii. O tym, jaka ma być ta nowa Polska, jutro opowie w swoim exposé Donald Tusk. Ale już dziś można było usłyszeć, że ma być to oferta dla wszystkich. Nie mówię do was, zdemoralizowani politycy PiS, ale do waszych wyborców. Gwarantujemy wam dialog, rozmowę.
rozmowę i spokój. Do wyborców PiSu trzeba się zwrócić, trzeba mieć dla nich ofertę. Wszyscy mieszkamy w jednym kraju i wszyscy mamy prawo czuć się patriotami. Po raz pierwszy w historii to Sejm w drugim kroku konstytucyjnym wybiera premiera. Czuję się tę energię dzisiaj, czuję się tę siłę w Sejmie. Dzieją się naprawdę wielkie rzeczy. Zgłoszony został tylko jeden kandydat, Donald Tusk. To jest wniosek ponad 11 milionów Polek i Polaków, którzy 15 października tego roku wybrali zmianę. Sylwetki Donalda Tuska przypominać nie trzeba. Był dwukrotnie premierem i szefem Rady Europejskiej. Jest wspólnym kandydatem oficjalnej już koalicji rządowej. Tę decyzję w wyborach podjęło pokolenie 15 października. Do Szkutni, do przodu. Dobra, przepraszam, jak powiedziałem, że PR-owiec nie popisał się Szczęśliwej Polski już czas. Tak, wymyślenie czegoś takiego jak pokolenie 15 października jest naprawdę tragiczne, a przy tym Szczęśliwej Polski już czas jest naprawdę świetnym hasłem. Kto jest na tej sali człowiekiem, który zna najlepiej Unię Europejską? To Donald Tusk. Żadnym zaskoczeniem nie jest sprzeciw PiSu. Donald Tusk to dla nich wróg publiczny numer jeden. Panie Tusk, gdzie jest pana wiarygodność? Tym razem będzie tak samo jak w latach 2007-2015. Nie zrealizujecie nic z zapowiadanych obietnic. Wasz jedyny program to igrzyska i żądza zemsty. Do dziś wszyscy ministrowie mieli przekazać Donaldowi Tuskowi sugestie, co powinno się znaleźć w exposé. Wszystko w sercu jest. Ile będzie trwało? Na pewno nie 3 godziny. Proszę być zrelaksowanym. Nie pobiję własnego rekordu. Rekordu może nie pobił, bo wynosi on 185 minut, za to zajął drugie miejsce. Dzisiejsze exposé trwało 124 minuty i można powiedzieć, że Donald Tusk zabetonował się w historii najdłuższych exposé, pewnie w historii. Dziękuję za zaszczyt bycia premierem Polski, napisał Mateusz Morawiecki. Nowa większość sejmowa nie udzieliła jego rządowi wotum zaufania. Wcześniej ustępujący premier wygłosił exposé. Przypomniał, że Prawo i Sprawiedliwość poparła największa liczba wyborców. Podkreślił, że Polska potrzebuje kontynuacji programu, którego celem jest wzmacnianie jej bezpieczeństwa i pozycji na arenie międzynarodowej. Piotr Pawelec. Podsumowanie dokonań i plan na przyszłość. Mateusz Morawiecki wygłosił exposé jako przedstawiciel ugrupowania, które zdobyło największe poparcie w wyborach. 7,5 miliona Polaków zagłosowało na Prawo i Sprawiedliwość. Przypomniał, że Prawo i Sprawiedliwość, realizując większość obietnic programowych, pokazało, że głos Polaków się liczy, a wyniki wyborów zobowiązują. Tylko w suwerennej ojczyźnie możemy w pełni cieszyć się wolnością. Tylko w Polsce, która nie jest zdominowana przez innych, możemy realizować najlepszą dla Polaków politykę. Polityka społeczna, gospodarka, bezpieczeństwo były filarami 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Pierwszym podstawowym obowiązkiem każdego ugrupowania jest realizacja zobowiązań, które składa wobec Polski i Polaków. Mateusz Morawiecki mówił też o awansie Polski do grona 20 największych gospodarek świata, o drugim najniższym bezrobociu w Unii Europejskiej, czy skutecznej walce z mafiami VAT-owskimi. Wypełniono większość obietnic wyborczych. Naturalnie nikt nigdy w 100% nie realizuje programu, ale zasadnicze obietnice zostały wypełnione. Ustępujący premier odniósł się też do zagrożeń, między innymi do kryzysu suwerenności w Unii Europejskiej. Do polityków apelował o obronę pozycji i bezpieczeństwa Polski. Dla kogo ma być Polska? Ojej, i Mateusz Morawiecki sobie o suwerenności Polski dopiero przypomniał po 8 latach swojego rządzenia. Polska nie jest naszą własnością, lecz naszym wspólnym dziedzictwem i zobowiązaniem. W exposé wybrzmiał program Prawa i Sprawiedliwości, dekalog polskich spraw, skierowany do przedsiębiorców, rodzin czy seniorów. No dobra, już wszyscy wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość jest wspaniałe i tak dalej, a trzecia kadencja Prawa i Sprawiedliwości zamieniłaby Polskę w kraj mlekiem i miodem płynącym. Ale przejdźmy do tego, co pewnie was najbardziej interesuje, czyli co TVP powiedziało o Donaldzie Tusku. Zaskoczeń nie było. Donald Tusk wybrany na premiera. Opowiedziało się za nim 248 posłów, 201 było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Będę dłużnikiem tych wszystkich, którzy zaufali tej nowej wspaniałej polskiej nadziei, bo przecież ten dzień 15 października
To był dzień wielkiej polskiej nadziei. Wcześniej w trakcie debaty Prawo i Sprawiedliwość przypomniało dokonania poprzedniego rządu Tuska, zanim jeszcze wyjechał do Brukseli. Podwyższył wiek emerytalny, podniósł podatek VAT, zlikwidował jednostki wojskowe i posterunki policji. Jak bumerang wróciło pytanie, co z kolejnymi obietnicami wyborczymi? Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych na razie w zawieszeniu. Mam wielki apel, żebyście wreszcie pokazali na swojej antenie prawdę. No właśnie chcemy powiedzieć, co z kwotą wolną od podatku, czy ją podniesiecie, czy nie podniesiecie? Wystarczy, że włączycie kamerę i puścicie exposé. Więcej od was nie potrzebujemy. Do takiej roli Platforma sprowadza media. Pytanie o kwotę wolną wprawia w zakłopotanie. Zmiany podatkowe nie powinno się robić w ciągu roku podatkowego. Nie, to na korzyść Polaków można. Pan premier Tusk jutro na pewno wszystkie te kwestie do nich się odniesie. Prawo i Sprawiedliwość po exposé Donalda Tuska oczekuje konkretów. Dokładnie 100 konkretów. Dokładnie odliczymy te, które zostały zapisane w programie i te, które padną z mównicy. Co będzie dla przyszłego rządu kluczowe? Jakie kierunki w exposé nakreśli Donald Tusk? Posłowie milczą jak zaklęci. Takie milczenie do końca, konsekwentne? Czy po prostu brak konkretów? A co to za wymowne spojrzenie? To nie do końca. Nie, no akurat to, co powiedziała pani Dziemianowicz-Bąk, nawet mnie rozśmieszyło, patrząc na to, że prawdopodobnie w kolejnych tygodniach skończy się Telewizja Polska, jaką znamy. Wszystkie afery rozliczymy, niech pani się nie martwi. Czyli o tym będzie jutrzejsze expose, o rozliczeniu afer? A why not? Ale tylko? Czy te konkrety dotyczące 100 obietnic też padną? 100 obietnic będzie już wypełnione. Zaczniemy od TVP. Oczekiwania większości parlamentarnej wobec exposé nie wydają się zbyt wygórowane. Ja najbardziej czekam aż odpolitycznić telewizję publiczną. A co to znaczy odpolitycznić? To znaczy wchodzić do Latkowskiego po laptopy, tak? Tak jak to było za kadencji poprzedniej Tuska? To znaczy, żebyśmy za publiczne pieniądze nie finansowali hejterów. Z biura Platformy, finansowanego za publiczne pieniądze, można za to wyrzucać dziennikarzy. Niech pani nie wchodzi do naszego klubu, bo to jest klub przyzwoitych ludzi. Do tego pokoiku mogą wchodzić tylko dziennikarze TVN-u. A propos, na liście ministrów Tuska paleta kontrowersyjnych nazwisk. Radosław Sikorski, Marcin Kierwiński, Tomasz Siemoniak, Bartłomiej Sienkiewicz, Sławomir Nitras. Powiew świeżości bezobjawowy. Ci chociażby ministrowie, którzy będą zajmowali stanowisko ministra kultury czy ministra dyplomacji, właściwie z dyplomacją i kulturą niewiele mają wspólnego. Zaprzysiężenie rządu Donalda Tuska w środę. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że będzie merytoryczną opozycją. Monika Borkowska, Wiadomości. I teraz pewnie jak to oglądacie na kanale Trwa Live, na który was zapraszam. O 19.30 żegnamy panią Danutę Cholecką. Przygotowałem specjalny materiał na tą okazję i dzisiaj pewnie jeszcze obejrzymy głosowanie nad kandydaturą, nad rządem Donalda Tuska, tylko jeszcze nikt nie wie, o której to będzie, ale zapraszam was teraz na live'a. Ja wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć. Wbijaj na live'a, nie bądź żyła.